No, a teraz gram z przedstawicielem Chile. Chile. Kraj, który ponad 50 lat temu stał się ofiarą amerykańskiego imperializmu. Puczu, który ten imperializm zorganizował przeciwko demokratycznie wybranej władzy, prezydentowi Allende. No, ciekawe, czy ten tutaj nasz kolega z Chile utożsamia się z wartościami Allende, czy może Pinocheta? W końcu tak też może być. Wszystko jest możliwe. Dobra, więc mamy sobie jakiś taki nudny początek. Odsłaniamy kolumnę F. Sytuacja jest właściwie remisowa, jeśli chodzi o szach. To było do przewidzenia. Bo ja dokładnie chciałem zrobić to samo. No, kolega z Chile jest teraz w niezłej dupie, no. Ale to był dobry ruch. Nawet bardzo dobry ruch. Podwójnie dobry ruch. Nie dość, że mnie zablokował.
Sztuka polega na tym, żeby teraz każdy ruch kończył się A ja muszę stawiać na wymianę. I wygrałem.